Cześć tu! Oluś i tato, siemanko, niezłe! Ekipianko! Dziś już... Naprawdę tak naprawdę pierwszy odcinek z czegoś ekipy. Nie, już coś jedliśmy na 24H, co Zingsy decydowały, co jemy, zjedliśmy donaty i piliśmy napój ekipy. Dziś testujemy już większość youtuberów. Związane z X-ami, a nie. No tak, no ale no nie tak próbowaliśmy. Ogólnie. Próbowaliśmy już hamburgery, burgery i samu. Teraz będziemy próbować cukierki ekipy i mamy, jaką można powiedzieć, nagrodę, bo one są pyszne. On już próbował, ale powiem na wam też, jak smakują. Nazywają się Szokokapy. Poczekaj, Olusiu. Są Szokokapy i właśnie, nie wiem czy wiesz, bo ja na Instagramie obserwuję Friza. Friz zjada to tonami dosłownie. Zabiera kartony z Gen Z i wyjada im wszystko. Tak to jest. Dziś zrobimy w formie zabawy. Przetestujemy, mam nadzieję, wszystkie smaki. Ale żeby było zabawa, zasugerowaliśmy się tym, co podaje producent, czy tam ekipa, czyli Friz, żeby zagrać troszeczkę w formie zabawowej. Będzie bez wysłania, będzie koło fortuny decydowało, który kolor cukierka jemy. I w cukru są trzy kolory cukierków. Jest kolorek zielony i tam można trafić smak albo gumy balonowej, czyli mniami, albo smak bazylii, czyli nie mniami. Kolejny kolor to jest pomarańczowy, tam możemy trafić na smak mniami arachidowy, czyli taki orzechowy, orzechy ziemne tak zwane, albo smak słony, czyli niedobrze. I ostatni, różowy, smak truskawkowy, czyli dobry, albo smak wędzony. Podobnież niektórzy mówią, że jedzie trochę kiełbasą z grilla. Mam nadzieję, że taką z grilla nie przejedzą. Dobra, otwórz i wsypuj tutaj, otwieramy. A ty, a gdzie jest twój telefon? Zabieram, o, jeden się wysypał. No dobra, to będzie taki no name. Okej, okay, mamy cukierki wrzucone. Zamieszaj albo nie mieszaj. Nie trzeba mieszać, bo krzyż będzie koło fortuny decydowało, tak? Włączamy. Olusiu, są tak, trzy kolorki. Na kole fortuny. Zaraz już wam pokazuję. Poczekajcie. Okej, okay, mamy to. Włączamy tutaj, żebyście wy też. Napiszcie w komentarzach, czy jedliście te cukierki. Tak jak widzicie teraz, wstawiam wam obraz z naszego koła. Mamy tu cukierki po dwa pomarańczowe, po dwa różowe, po dwa zielone i mamy dwa szokokapy do trafienia i mamy też wodę. Jeżeli trafi się wodę, to znaczy, że możemy popić albo wypłukać. Możemy to zrobić od razu, jak wylosujemy, a możemy to zrobić, czekać, zostawić sobie w pamięci, że mamy pukanie. I zostawić na przykład dla niej dobry smak, żeby wypukać. Okej, okay, Olusiu, losuj pierwszy. 3, 4. Jedziemy. Tam, 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 tam. Woda. Woda, czyli... O, poczekaj! Nie, guma bazylia zielony. Zobaczymy, co nam się trafi. Poczekaj, Olusiu. Uwaga. Uwaga, uwaga. Poczekaj, ty zielony, uwaga. Pierwszy próbujesz, czy ja? Ja nie wiem. To jest najlepsze, że nie wiadomo. Mi pachnie czekoladą, a tobie? Mi też. Uwaga. Dobra, 3, 4. Ja mam gumę balonową. To jest guma. Też guma? No poczekaj, bo to jest bazylia. A zobaczymy, czy w gumie balonowej można balony zrobić? Nie. Nie można. Dobra, na razie mamy farciora. Guma balonowa całkiem spoko. Spoko? Dobra. Bo ty mówisz, że tak nie za bardzo. Nie za bardzo. Revelation the competition. Włączamy teraz ja. Poczekaj. Już momento. I uwaga, losujemy. No. Losujemy. Drugie teraz ja losuję. Uwaga, 3, 2, 1, 8. Uwaga. Woda teraz ja. Woda! To ja się łyka napiję. Dlaczego? Żeby czuć lepiej następny smak. Teraz ty losujesz. Uwaga.
No puszczaj. Uwaga. Uwaga. 3, 2, 1 i... No nie, 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 szokokapa! O nie! Szokokapa! Mamy dwa szokokapy, jednego zdobywa, ale teraz nie będzie go, jak jemy je na końcu. Ale jest warunek, że jeżeli wyprujemy któryś smak, tracimy szokokapa. Czy to jest jasne? Olek ma szokokapa, czyli trafił tak zwaną nagrodę. Uwaga, teraz zlosuję ja. 3, 2, 1, 8, 9... Nie świruj, że znowuż wodę. Znowu zielony. Czy jednak? Okej, okay, zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz będzie... Dobra. Mam, w sumie też guma balonowa. Uwaga, 3, 2, 1. Poczekaj, nie. 3, 2, 1. O, ja już czuję, że tu jest bazylia. 3, ja już czuję czekoladę. 3, 4. Ja mam teraz tą flaszkę wcześniej. Ja mam gumę. Ja trafiłem niestety bazylię. Ja guma. Nie polecam. Bazylia jest dobra do na przykład położenia bazylia, na spaghetti. Jakbyście nie wiedzieli, to bazylia to taki liść, który służy jako przyprawa. Jako przyprawa. Nie polecam. Bazylia nie. Olek, losuj. Uwaga. Uwaga. Teraz przydałoby mi się to popicie. Nie. Nie, no nie świruj bażanta, że znowuż... Nie. Nie, uf. I... Słone rajdowy pomarańczowy. Dobra. Mam nadzieję, że trafię... Co tam było? A, czyli orzecha. Pachnie orzechami. Orzechami. Tak, pokaż. Poczekaj. Orzechami pachnie. No nie wiem. Ja czuję czekoladę. Ja mam orzechowy. Pewnie będziesz miał słony. Uwaga. Orzechy. Ja na razie nic nie czuję. Orzechy. Ja mam orzechy. Dobra. Masz orzechy? Orzechy. Trochę przebijał jeszcze ten smak bazylii. Chyba musimy zrobić tak, że po każdym cukierku bierzemy łyka. Co ty na to? Czy bez tego? Bez tego. To będzie oszustwo. Ale nie, no tak to nie czujemy dobrze smak. No dobra. Jest ok. Mamy w kole fortuny, to po co jest woda w kole fortuny? Uwaga. My wyszedłeś ze spina i żeby się nie... Teraz ja, uwaga, 3, 2, 1. Uwaga. No, ale to orzechy dobre, teraz czuję coraz bardziej. Mhm. Woda. No nie świruj! Bazylia, okej? Okay. Żebyś trafił bazylię, żebyś trafił bazylię. Ja trafiłam, moi drodzy! Teraz zróbmy tak, bo to jest tak przepołowione. Zróbmy tak. Nie, nie, a tylko nie pokazuj, dobra? Wyglądają na zielone. Czy też masz zielone? Też mam zielone. I uwaga, 3, 2, 1. Guma balonowa. Tak. Czy też znowu gumę balonową masz? Dobra, let's go, kręcisz. Zielony to guma balonowa. Uwaga. 3, 2, 1, 8, 9. Guma balonowa jest naprawdę spoko. Nie. Wodę. Popijaj albo płucz. Czy zostawiasz na później? Zostawiam na później. Dobra, ja losuję. Uwaga, 3, 2, 1, 8, 9. I drugi raz. Słone rachidowy. Ciekawe, czy trafimy. Jeszcze różowego. Ale jeszcze chciałbym trafić szokokapa drugiego. Uwaga. 3, 2, 1. Czekaj, 3, 2, 1. Przepuść sobie. A nie, dobra. Czyli dalej. Jeden, go. O. Słonego trafiłem. Ja też. O. Słonego. Naprawdę jest słony. Naprawdę słony jest. Słony. Pamiętaj, że nie możesz wypluć, bo oddajesz szokokapa. Wiem, nie aż tak bardzo do wyplucia. O. Trzy. Okej. Jedziemy dalej. A kto teraz powinien... Ja, łyk wody. Miałeś łyk wody? Zielonego już nie jemy, bo już obydwoje... A nie, ty bazylii nie trafiłeś. No nie, dawaj jemy. To ty jesz, bo ja trafiłem obydwa. To jeszcze raz, to dobra, to ty kręć, zobaczymy czy różowego. Bazylię już trafiliśmy trzy razy, tak? Daga, czy trafimy, czy trafimy, czy trafimy?
No nie, no wodę znowuż masz, chłopie. Wolek, woda, czyli będziesz mógł znowu popić, jak ręce. No póki nie wylosujemy tego smaku. Poczekaj, to możemy je wyrzucić zielone. Pomarańczowy już był, to też nie będziemy, bo już trafiliśmy też. Poczekaj, to zrobimy tak, uwaga. Ja tu teraz cofnę. Gumę, bazylię wyrzucamy. I wyrzucamy... Ale potem to... Pomarańczowy też... Potem to wyrzucisz, tak? A czemu? No bo co, my będziemy tylko jeść ten smak? Nie, no teraz to jemy to, no tu musimy sprawdzić wszystkie smaki. No już sprawdziliśmy prawie wszystkie oprócz różowych. Tak? Zgadza się? Ale ja dobra. Nie sprawdziłem bazylii. No to możesz sprawdzić. Uwaga, 3, 2, 1. Pamiętaj, że mogę trafić, gdzie jest dużo szansy na szokoladę. Uwaga, 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 uwaga. Dawaj. Nie, no nie, że drugiego szokokapa trafisz. Prawie dwa szokokapy wygrał. Nie, nawet jak już trafię szokokapa, to nie ma. I mamy różowy, uwaga. Dobra. Ja sobie przepołowię. Albo nie. No, dawaj. Przepołowię. 3, 2, 1, 8, 0, 5. Wiesz, że jeszcze raz będziemy musieli. Dawaj, go! A jakie tu smaki? Wędzony truskawka. Op. Ble, truskawka. Ble, wędzone. Ale wędzone... Dobrze, że mam łyk wody. To mi się nie kojarzy zupełnie z kiełbasą. Takimi, za przeproszeniem, wymiotnami się kojarzy. Tak, w pasokach pewnie wymieszczę. Nie. Wędzony, solony, bazyliowy. Z tych złych to bazyliowy. Nie, przecież miałeś picie jedno, nie masz drugiego. Ej, nie, mogę. Nie, trafiłem raz wodę. No, a przeszpiłeś już. No i jeden raz, a potem znowu trafiłem. A no tak, masz szczęście, a ja nie mogę, ja się sunę. Nie polecam. Z niedobrych bazylia. Mimo wszystko najlepsze. Okej, okay. Ole, kręcisz. Bo musimy jeszcze spróbować. Ohydny. A co się stanie, jak będę szokokapa trafił? Dawaj, jak szokokapa to oddajesz. To będzie taka kara. Nie. Tak. Nie. Tak. Trzymam się moje szokokapy. O, dla mnie szokokapa. Dobra, żartuję. Kręcimy dalej. Właśnie to trzeba... Dobra, szokokapa mieliśmy tylko dwa. Uwaga, 3, 2, 1. I zaraz wam powiemy... Swoje. O, ja bym miał szokokapa. Oddajesz mi jednego szoku. Dobra, już mniejsza z tym losowaniem, myślę. Spróbujmy. Olek, próbujesz, bierzesz jednego zielonego i jednego różowego, bo nie trafiłeś tych dwóch smaków. Mam nadzieję, że trafi słony, a ja może trafię niewędzony, a truskawkowy. Tak jak moim zdaniem z tych niedobrych, najlepsza mimo wszystko bazylia, chociaż mówiłem, że nie. A ty trafiłeś z niedobrych, tylko solone. Nie, solone i truskawka. A truskawka to jest z tych dobrych smaków, bo ty nie lubisz truskawki, ale to jest z dobrych smaków. A może to wędzony, uwaga. Które ja mam? O! Ja zrobię dwa naraz. Truskawka. Truskawka z tych dobrych. Ja zrobię dwa naraz. Ja robię dwa naraz. A czekaj, ja którego smaku chyba nie miałem. Orzechowy miałem. Truskawkę miałem. A tam jaki był trzeci? Olek, jaki tam był trzeci? Pamiętasz? Z tych dobrych. Gdzie masz tą torebkę? Gdzie masz tą torebkę? Olek, obudź się. No rozrywałeś i wrzuciliśmy... Ja, tam jest. Moja wina. Olusiu, co trafiłeś teraz? Gruza. I co to jest? No i ta sztuka się sprawdziła, nic nie czuję. Dwa smaki się pomieszały, nic nie czuję. No to pomyśl teraz. Czyli chyba jakiś niedobry, jak już nie mówi. Czyli ja trafiłem z dobrych. Orzechowy, gumy balonowe i truskawkowy. I najlepszy uważam, że dla mnie jest truskawkowy, chociaż guma balonowa też jest niezła. A ty? Guma balonowa. Dla ciebie guma balonowa. A teraz wiesz, jaki smak trafiłeś? Nie, na pewno bazylię. Bazylię? Czyli masz ten drugi niedobry. A z tych niedobrych jeszcze wędzonkę powinieneś trafić.
A czemu ty dwa na raz zjadłeś? Nie wiem, że dwa na raz. Co koleś pomieszał smaki. O mój Boże. No trudno. Okej. Okay. Czyli Olek, dla ciebie myślę, że wędzonka też by była B. Najgorsza wędzonka, najlepszy dla mnie. Który truskawkowy, a ty dla ciebie gumy balonowej, tak? Ostatni gryz szokokapa. Powiedz jak. Ja już mogę, bo skończyliśmy tą nierówną grę. A co z tym resztą cukierków? Będziemy częstować Tobiasza i mamę. Oluś, co powiesz na temat szokokapów? Co jest z nich dobre? A co jest z nich złe? Smakują jak popcorn. Jak popcorn. Bo mają sobie kukurydzę, a z kukurydzy robi się popcorn, bo jak Olek usłyszał, że są z kukurydzą, to nie chciał jeść i musiałem wytłumaczyć, że smakują ma popcorn, daj gryza. Nie! Nie należało ci się. Dobre! Naprawdę dobre, robi wrażenie. Nie należało. Nie należało, widzicie, jaki syn niedobry. Okej, okay, słuchajcie, spadamy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak chcecie, żebyśmy coś próbowali, napiszcie w komentarzu, co? To spróbujemy, prawda, Olusiu? Może lody. Ty masz już łyka wody. Ja mogę już łyka wody. Trzymajcie się cieplutko. Jeżeli będziecie w to grali, pamiętajcie, można pograć, można zrobić sobie challenge, że na przykład cukierek, jak ktoś losuje, to można w zamian tego jakieś zadanie, żeby nie jeść na przykład zielonych, nie trafić na bazylię. Ale i tak uważam, że najgorszy jest wędzony. No to trzymajcie się. Nara, nara, tymi dobro, niedobrymi smakami. Pa, hej, pa!